Wystartowali niczym Małysz na skoczni. Ła! Ho, ho, ho. Małyszowi jednak idzie troszkę lepiej. Jedzie, jedzie, jedzie. W którą stronę? O, tutaj kolega niepotrzebnie. Ajajaj, kapitan Poland. Troszeczkę zajechał. Niepotrzebnie chyba drogę. Delikatne chyba nieporozumienie. No ale wyciął do przodu. Okej. Okay. Kogoś widzi? O, nie wiem czy kogoś widzi, ale jego widzę na pewno. 411 punktów życia pozostało. Ajajajaj. Nieciekawie, nieciekawie. Stąd nie bardzo się teraz gdzieś wycofa. Jeśli cofnie, ostrzelają go spod miasta. No i ciekawa sytuacja. Ciekawe zagranie. Lolis całą ekipą tnie tutaj drogą. Wydaje mi się, że powinni tutaj bardziej od tej strony części też rzucać te dymki. Tym bardziej, że wszystkie pojazdy w tej chwili mogą to robić. Mocno niektórzy ostrzelani zostali. Tutaj delikatne jakieś nieporozumienie. Prawdopodobnie jeden na drugiego wpadł. Okej. Okay. Przejdźmy tutaj dalej. Porobiło się, wymieszali się nieźle. Tutaj część tu, część tu. Zobaczmy, co tu mamy. Tu trzy pojazdy, te dwa na nim nie wyjadą. O, ci się nie mogą odwrócić. Tu jeżeli się odwrócą, to od tyłu zostaną ostrzelani. Okej. No i Apple wyjeżdża. Wow, 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 wow. Wyjechali wszyscy. Tutaj ciekawa dosyć sytuacja. Teoretycznie mają ich od tyłu, ale za chwilę wjedzie im na plecy Warrior. Zobaczcie jak kosi. I już ma kolejnego. Pięknie. Zdaje się niepozorna maszyna, ale jednak. Od boku czy od tyłu nie ma problemu z przybiciem takiego pojazdu. Naprawdę potężna maszyna. Jak zresztą przed chwilą widzieliście. Gratuluję. Bardzo ładnie rozegrane. Bardzo szybko, dynamicznie, elegancko. 1-0. Tutaj drużyna Jabłuszek na chwilę obecną prowadzi z Lolisami 1-0. Zobaczmy, czy uda im się tą bitwę również wygrać. Czy tym razem jednak polegną, a może będzie remis? Aha, przykupić mnie tam chcą jakimiś opowieściami o dzikich indykach, ale się nie da. No dobra. Doktor Bomber tutaj świeci, wypada Beripe. Zobaczymy, czy coś z tego będzie ciekawego. A, ostro go tam koszą. A, się prawie utopił. Ale wyjechał. O, spory plus tego pojazdu, że jest niski. Więc łatwiej się schować za wszelkimi pagórkami. Od tej strony już inaczej. Bardziej pozycyjnie. Próbują się wyświecić, namierzyć, kto gdzie pojechał. Gdzieś się stąd zawinął. Brakuje mi tutaj jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o obserwatora tutaj do tych rozgrywek. Mogłoby pokazywać jakiś znaczek, który z pojazdu został przez przeciwnika wyświecony. Wyspotowany.
Ja widzę obydwa zespoły, ale niestety nie wiem, który z tych zespołów kogo zobaczył. Czy na przykład tutaj ten pojazd widzi te znajdujące się tutaj? Ciężko powiedzieć, i na odwrót. Na razie bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Oba zespoły przyczajone. Dookoła Warrior, przepraszam, Warrior. Niepowstrzymane objechowanie dookoła, ale dalej raczej już nie pojedzie. Nawet gdyby zechciał tutaj na tego XM-a wyjechać, to po prostu odwrócą się i go zdejmą. Nic to nie da. Co najwyżej może próbować wyspotować tutaj te pojazdy, które się tutaj znajdują. One nie będą za bardzo wiedziały, co się dzieje. O, nie wiem, czy potrzebne było to strzelanie. Wyjechał. O, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Chyba że ktoś go tu wesprze. Jest Fober. I doktor Bomber. Ale jak widzicie, wcale nie tak łatwo to przestrzelić. No, dwóch na jednego nie miał w tym momencie szans. Gdyby nie ten VBR, skończyłoby się to prawdopodobnie inaczej. Tutaj delikatnie ostrzelali. Tam się przez chwilę działo, ale zrezygnowali. Czy tutaj jeden z pojazdów pojedzie dookoła? Nie. Nie zdecydowali się na objazd. Wycofują się. Nie zdążyli koledzy niestety pomóc. Ponownie rozjazd na z góry patrzone pozycje. 5 minut jeszcze do końca, na spokojnie. Po drugiej stronie to samo. Chyba nikt nie chce się zdecydować na pierwszy ruch w obawie przed porażką. Tutaj akurat, jeśli chodzi o lysy, remis byłby im na rękę tak naprawdę. Pozbawiliby LP tutaj jednego punkcika. No ale z drugiej strony, jakby wygrali, to by jeszcze lepiej. Co takie tutaj rozważania, że się tak wyrażę, troszkę oderwane od rzeczywistości. No tak czy siak, jednym i drugim przydałaby się wygrana. No i ruszyli. 4 minuty do końca, więc tutaj czas się troszeczkę kończył i gonił. Wjazd na kapa. Z 5 pojazdami. Czy oni się tutaj zatrzymają, czy przyjadą, czy decydują się na wyjazd? No i nie będzie to zbyt rozsądne, mi się tak wydaje przynajmniej. Chyba że z drugiej strony, aha, tam ich VBR odciągnął. No zobaczymy. Tam też by się tutaj obróciły w tą stronę. Miałyby do czego strzelać. Piękny wjazd, wbicie się, próba objechania, 8-8, padają kolejne pojazdy, wymieszali się między sobą, przeładowanie, kolejne strzały, 7-8, Epidr zdobywa troszeczkę przewagi i chyba będzie to przewaga powiększana, dokładnie, 8-5. No, tam VBR ładnie odciągnął, ładnie. Na chwilę związał przeciwnika walką, odciągając tutaj od głównych sił. Wykorzystali to. O, starana mu. Bardzo ładnie. 4-7. Mocno ostrzelani, ale z przewagą sporą. Tam gdzie z góry XM8. Mógłby się troszeczkę namieszać. Mógłby te pojazdy tutaj pościągać, jeżeli nie musiałby się chować. Ale jadą po niego też jakieś tam pojazdy.
Tam przynajmniej go pilnują. Nie. Tylko pilnują. Wyjazd na kolejnego. Coś tam jeszcze dookoła objeżdża. Delikatnie, spokojnie, panowie. I powinno się udać, ale zaraz zobaczymy. Niektóre tutaj jest nadobicie dosłownie. Michał Polak mocno tutaj się odszliwuje, dzielnie się broni. No, na z góry zaraz wyjedzie. Siwy. Dobija jedyny rozsądny cel, czyli Michała, który był na jednego hita. Ciekawa sytuacja. Niby jest ich więcej, ale mają bardzo mało życia. 2 do 4. 2 do 3. Bardzo wyrównanie. 1 do 3. Został tutaj niestety już tylko X-em. Ósemeczka, Kapitan Poland kontra 3 leopardy. Ale tak, leopardy dosłownie na draśnięcie. Jeżeli udałoby mu się z daleka je po jednym powyciągać, miałby szansę. Ratuje się ucieczką. Żeby postanowił całkiem od innej strony to zajechać. Oni nie mają za bardzo czasu na jego szukanie. Została minuta 26. Nawet jeżeli wjadą pojazdem na kapa, nic to nie da. Po prostu zabraknie im czasu. Schował się. Nawet gdyby wszystkie trzy wjechały, też by chyba to nic nie dało. A, wyjeżdża na nich. Albo raczej oni na niego i... uda się, czy się nie uda? A, spudłował. Do samobrywa. A, przygłażenie do filaru. No niestety, mało, mało brakło. Gratulujemy oczywiście wygranej tutaj,